Siema, witajcie. Tego olbrzyma pewnie nie muszę wam przedstawiać. Zgadza się, Yamaha 650 Grizzly. Bardzo lubię nim jeździć. Czasami zapuszczam się do lasu na grzybki. Tak na spokojnie, wiecie. No i tutaj zdaje się, z tego co wnioskuję, będę miał głowicę do wymiany. Ale dobrze, że mam w zapasie drugiego takiego, to wiecie, części mi się przydadzą. Ale silnik jest naprawdę bardzo fajny. Dźwięk tego silnika to jest takie przerażenie w oczach. Zobaczcie, to jest taki monster, już taki dosyć duży quad. No jeszcze nie jest z tych największych, ale już jest duży. Zaraz będziemy robili przepał, już się nie mogę doczekać. Może nawet gdzieś nim wyjadę w teren. Zobaczymy, jak to będzie. No to dobra, biorę się teraz, żeby go jak najszybciej odpalić i działamy dalej. Nazywam to o, młotek się znalazł. Zima się zbliża. Ale prawdziwy zbieracz nie przejmuje się, że jest zimno. Tylko jak mu coś potrzebne, to wraca do kolekcji swojej. O, o, właśnie. O, tego małego krosika to szukałem już taki czas długi. Ale muszę od tego głowicę przełożyć. Już muszę głowicę. Jakoś przełożę głowicę i będę robił, pokażę wam, o co chodzi. Zaraz będziemy robić przepał tego kłada, ale najpierw muszę sprawdzić, czy głowica jest cała, bo tak mi się coś wydaje, że jednak cała ona nie jest. Tutaj bardzo często głowica wysiada, wałek rozrządu jest na panewkach. Wałek się zaciera, te gniazda, gdzie są te panewki, się zacierają, cała głowica się sypie i bardzo trudno jest dostać drugą taką zamienną, ponieważ jest to dosyć częsty problem w tym modelu akurat. No, ja tak mam już drugi raz, czy trzeci raz. Tego trochę tych kładów się nazbierało. Zaraz pójdziemy do tamtego, zobaczymy, czy tam jest ta głowica. No, dokłada dobrałem się bardzo szybko, jednym ruchem ręki ściągnąłem z niego te plastiki i tutaj zrobiłem już regulację zaworów, przy okazji wyczyściłem gaźnik, ładuje się akumulator, będziemy robili przepał, a może nawet gdzieś i pojedziemy. 650 to już jest potężna moc, przeniesienie na przód i na tył, fajnie się tym jeździ gdzieś po jakichś dziurach. O, dobry jest klimat. Zaraz go składam. Tu już wszystko gotowe. Rozgościłem się tutaj. Najpierw trzeba opanować właśnie takie najprostsze konstrukcje, żeby móc przenieść się w daleki świat. Już go kończymy. Jeszcze tutaj ładnie go poskręcam, poskładam. I będziemy robili przepał.
Powiem jeszcze, że naprawianie czegoś, czyli przywracanie do pracy jakiejś maszyny i tak dalej, jakaś taka nasza reanimacja czegoś, no to wszystko jest człowiek w stanie zrobić, co tylko chce, wszystko jest człowiek w stanie naprawić pod warunkiem, że zna zasady działania. Tak mi się spodobał ten ryk tego silnika, że składam teraz tego quada i chyba jadę nim gdzieś na przejażdżkę. Zatem trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Siema!